Wiesz, jakie było pytanie podstawowe w pogotowiu, jak przychodził, jak spotykali się? No. Z kim jeździsz? I to nie chodziło o to, z jakim lekarzem, z którym sanitariuszem, tylko z którym zakładem pogrzebowym dzisiaj jeździsz. Całe pogotowie tym żyło, tak naprawdę. To był podstawowy temat dyskusji. I olbrzymie pieniądze, bo to miesięcznie wychodziło, myśmy to wyliczyli. To tak naprawdę przez chłopaków z pogotowia i dziewczyny przepływało 3,5 do 4, 3,7 do 4,5, zależy jaka stawka w topowym okresie miliona miesięcznie, nie?